Siemanko, witam Was w roślinnym podsumowaniu września. Jak widzicie, już mam przy sobie pierwszą roślinę. Podsumujemy sobie już kończący się wrzesień. Będą tutaj rośliny, które zasługują na pochwałę i będą też takie, które zasługują może nie na pochwałę, ale na małe wyróżnienie, bo zadziało się z nimi coś fajnego w końcu i ja mega się z tego cieszę. I nie przedłużając, pierwszą roślinę, którą chciałbym Wam pokazać, jest to, zobaczcie, nie wiem, czy wiecie, co to jest za roślina? To jest syngonium SPP-u, które kupiłem na stronie Exotic Market EU. I powiem Wam szczerze, że dostając tą roślinę, miałem pewne obawy, czy ona u mnie przeżyje, czy będzie ładnie się rozwijać, czy będzie rosła, czy będzie zdrowa, ale powiem Wam, że ten miesiąc moim zdaniem był dla niej przełomowy, bo przyrosty są naprawdę spore. Jeżeli chodzi o tą roślinę, to ja ją kupiłem mniej więcej w połowie tej wielkości, która jest teraz, i od tego czasu produkuje piękne, wydaje mi się, że coraz większe liście. Nie wszystkie może są. Nie każdy może jest większy od poprzednika, ale na pewno te liście są większe niż te, które tutaj były na dole, więc to jest mega fajna sprawa. Co warte jeszcze zauważyć? Tutaj w tej roślinie starsze liście mają taki szary, taki srebrny jakby nalot, taki nerw główny. On jest bardzo subtelny, a młode liście, które się niedawno rozwinęły, są jeszcze takie zielonkawe, tej takiego no takiego koloru srebrnego jeszcze dużo nie ma. No i te młode liście, które wychodzą, są praktycznie całe zielone, więc to jest roślina, która z biegiem czasu zmienia swoje wybarwienie i ona jest poprowadzona przeze mnie na paliku, który wykonałem sam z siatki ogrodniczej i w środku jest mech, którego oczywiście zapominam nawilżać i zawsze sobie obiecuję, że będę nawilżał ten mech. No i to jest tak właśnie, że on jest już suchy. No i później się ciężko taki mech, ciężko się właśnie taki palik nawadnia z powrotem, ale mam też w planach troszeczkę zmienić jej ten palik na trochę większy, bo zobaczcie, ona już praktycznie ten palik przerasta. A tutaj będzie mi ciężko dorobić własny palik i przyczepić go do tego, więc ja mu po prostu dam większy palik, taki gotowy, albo zrobiony przeze mnie, albo już taki, wiecie, wyprodukowany gdzieś tam w jakiejś tam fabryce. Dobra, i teraz lecimy sobie do rośliny, której oczywiście nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. Zobaczcie. Hoja Eskimo, no to jest mój faworyt od dłuższego czasu. Historia tej rośliny jest taka, że ona była już na skraju śmierci. Ja naprawdę myślałem, że ją wywalę do śmietnika. Kupiona wiosną na festiwalu roślin. Już wam o tym wspominałem, ale może niektórzy z was nie oglądali moich pierwszych filmów, więc mówię to jeszcze raz. I ona naprawdę przeżyła śmierć już tak naprawdę. I zobaczcie teraz, jak pięknie się wybarwia. No ten splasz na tych liściach, to jak ona się błyszczy, no to jest fascynujące. Ja jestem mega fanem tej hoi. Tutaj widzicie, że jeszcze jest taki goły pędzik. Spokojnie, jeżeli widzicie, że hoja puściła taki pęd, nie ucinajcie go. Ona z czasem zacznie produkować listki. Na początku będą to listki bardzo małe, ale one z czasem urosną, także nie obcinajcie tego. No i całość wygląda fantastycznie. Ja już ją też troszeczkę przycinałem, rozdawałem szczepki i ona dalej pięknie się rozkrzewia i rośnie. Nie mam pojęcia, czy ta hoja kwitnie. Dajcie mi znać, czy ta hoja kwitnie. Bo jeżeli ona jeszcze by mi zakwitła na przyszły rok, byłbym w niebie. Lecimy dalej. Tutaj mam roślinę, która zasługuje na pewno na wyróżnienie. Nie na pochwałę, ale na wyróżnienie.
Większość z Was sobie teraz pomyśli, kurczę, tutaj jest praktycznie jeden badyl i trzy jakieś listki. Tak, to są trzy listki i powiem Wam, że jestem mega zadowolony, że w końcu coś się zaczęło dziać z tą rośliną. To jest pieprz, Piper crocatum, którego ja kupiłem w Obi. Jak był taki, była dostawa właśnie z pieprzami, był u mnie na przykład w mieście duży szał na te pipery, no i kupiłem jednego i wsadziłem go do bigosu. I historia była taka, że on z czasem zaczął gubić liście. Te liście zaczęły usychać i ta roślina też zaczęła je zrzucać. No i musiałem w końcu coś z tym zrobić. I słuchajcie, nie patrzcie na ten kubeczek, który jest obskurny, ale zobaczcie, co jest w środku. Tutaj jest fluwal, czyli takie podłoże do hodowli krewetek. Zazwyczaj można je spotkać właśnie w akwariach. I to jest, są takie czarne kuleczki, które są mega fajne, bo zawierają dużo składników odżywczych już same w sobie. I chciałem zaeksperymentować i zrobić coś dla tej rośliny. I mając nadzieję, że ona ruszy, wsadziłem ją do tego fluwalu. I bez żadnego odpływu, słuchajcie, tutaj jest zwykły plastikowy kubeczek obklejony taśmą, ale nieistotne. Istotne jest to, żeby fluwal był cały czas wilgotny. On nie może wysychać, ale też nie może być zalany wodą całkowicie, bo wtedy roślina może nam zgnić. Chodzi tutaj o to, żeby na dnie było troszeczkę wody i ta woda będzie stopniowo parować do góry i ten fluwal jest cały czas tutaj na wierzchu wilgotny. Wilgotny, ale nie mokry. I słuchajcie, po jakimś czasie zauważyłem, że on, ten pieprz, zaczął puszczać liście. To jest pierwszy liść, który puścił od tego czasu, od czasu wsadzenia jego do fluwalu. I tutaj zobaczcie, jaki maluszek już idzie drugi. Więc jestem mega zadowolony z tego, że ta roślina w końcu ruszyła. No ale dobra, lecimy dalej, bo mam jeszcze trochę tych roślin. Tutaj kolejny przykład rośliny, która już widziała bramy śmierci i też już ją miałem tak naprawdę wyrzucić, ale oczywiście jakiś głos powiedział mi, żeby zawalczyć o tą roślinę. To jest w ogóle Philodendron Brandtianum Big Form. Czemu Big Form? Nie wiem. Te liście wcale nie są jakieś big, nie są jakieś duże. No ale dobra, nieważne. I to jest też roślina, która była w kiepskim stanie, bo zjadły ją przędziory. Ona była już naprawdę na skraju śmierci. I co ja zrobiłem? I zobaczcie, tutaj również jest fluwal w osłonce, bez żadnego odpływu. Słuchajcie, postanowiłem, mówię, co będzie, to będzie. Jak przeżyję, to przeżyję. Jak nie przeżyję, to trudno. Kupię nową, zobaczymy, jak nowa roślina się zachowa. No ale nie muszę kupować nowej, bo ta odzyskała życie, jest jędrna, jest pełna życia i tak naprawdę fluwal uratował mi kolejną roślinę, bo powiem Wam szczerze, że ona też była w bigosie i też w bigosie sobie nie za bardzo radziła. Dodam też, że te rośliny, czyli pieprz, krokatum i ten filodendron są w szklarence, więc mają też z góry podwyższoną wilgotność powietrza. I zobaczcie, tutaj nowy liść, tutaj kolejny nowy liść i już widzę, że tutaj, wy tego możecie nie zobaczyć, ale tutaj już idzie nowy liść, więc jestem mega zadowolony, że ta roślina tak pięknie odżyła i na pewno zasługuje na wyróżnienie w tym miesiącu. Teraz sobie weźmiemy roślinę, którą już mam jakiś czas, a mianowicie jest to taki mój eksperyment roślinny, a mianowicie tak, tutaj mamy filodendrona Scandensa Lemon Lime i filodendrona Micansa. Postanowiłem zrobić taką kompozycję i wsadzić je razem, zobaczyć jak one będą ze sobą współgrać i powiem Wam, że współgrają naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Zacznę od filodendrona Lemon Lime. On troszeczkę ma się gorzej, jeżeli chodzi o ten duet, ale to może też dlatego, że tutaj były przędziorki. Ja z tym przędziorkiem walczyłem kilka tygodni.
No ale w końcu się udało. Przędziorek został zlikwidowany. Już widzę, że tutaj nic złego się tym roślinom nie dzieje. I może dlatego ten filodendron nie jest tak okazały w tej kompozycji jak filodendron Mikans, który naprawdę powiem Wam, że mega mnie zaskoczył, bo mój wcześniejszy filodendron Mikans, którego też dalej mam, nie rośnie tak fajnie. Mimo, że jest bardzo blisko okna i ma dobre warunki, to ten naprawdę daje czadu. Liście, które puszcza, są naprawdę spore. Nie ma czegoś takiego, że puszcza jakieś karłowate liście, więc mega fajna sprawa. Ale widzę też, że Lemon Lime też zaczyna się odbudowywać. On się tutaj obudził, wypuszcza jakieś tam nowe liście, są nowe przyrosty, także wszystko idzie w dobrym kierunku. I to też jest poprowadzona roślina na paliku mojej roboty, wypełniona mchem, oczywiście suchym, bo jakże inaczej. I jeżeli chcecie, żebym wykonał dla Was takie paliki, możecie do mnie napisać. Bardzo chętnie dla Was zrobię takie paliki wypełnione mchem. No, a co do rośliny, to jest naprawdę jedna z moich ulubionych właśnie w tym miesiącu. I teraz mam dla Was roślinę, która mnie kompletnie zaskoczyła. I to chyba jest największe zaskoczenie w tym miesiącu, jakie może być, bo nie dość, że niesamowicie przyrosła, to ja się nie spodziewałem kompletnie tego, że ona w takich warunkach może tak dobrze rosnąć i że ona zaskoczy mnie takim przyrostem. Może nie jest to duża roślina, ale za chwilkę rozjaśnię Wam sytuację, powiem Wam, jak to wyglądało i na pewno zrozumiecie mój zachwyt. A jest to roślina. Poznajecie? To jest Scindapsus Jade Satin. Słuchajcie, i historia z tym Scindapsusem jest taka, że on przyszedł do mnie właśnie w tym kubeczku, w perlicie. I ja tutaj tak naprawdę nic nie ruszałem. Choć widzę, że troszeczkę tutaj gdzieś korzonki podgniwają, bo widzę to, bo kubeczek jest przezroczysty, to widzę też, że są nowe, zdrowe korzenie, które on wytwarza. I powiem Wam, tak, to, że on wygląda jak wygląda, no to jestem w szoku, bo to była sadzonka, która miała dwa liście u mnie i ja byłem przekonany święcie, że ten Scindapsus będzie bardzo wolno rósł, że on będzie stał u mnie w miejscu, że nic się z nim tutaj takiego pozytywnego nie stanie. I nie zwracając długo na niego uwagi, później byłem w jakimś szoku, bo zobaczyłem tą roślinę i mówię, kurde, co tu się w ogóle stało? I zobaczcie, tutaj idzie już nowy liść. Tutaj nie zobaczycie tego, ale idzie już kolejny taki bardzo malutki stożek. Tutaj zobaczcie, on się rozgałęzia, idzie kolejny liść. Tu widzicie, że idzie kolejny liść, już taki dość spory, jest taka spora rureczka. I wiecie co? Zastanawiam się jeszcze, czy to jest też nowy liść tutaj w tym miejscu. Wydaje się, że może być to nowy listek. I powiem Wam szczerze, że jestem mega zaskoczony, że ona, ta roślina tak pięknie się tutaj w tym perlicie w ogóle tak rozrasta niesamowicie. No, coś niesamowitego dla mnie, mega zaskoczenie. Wiecie, że ja jestem miłośnikiem Scindapsusów i dla mnie każdy Scindapsus nowy, a tym bardziej taki, który rośnie, jest po prostu no, czymś zjawiskowym. No i będę musiał dać jej palik tej roślinie, bo ona zasłużyła na ten palik, a mam też nowe paliki. No i no trzeba wynagrodzić tej roślinie tak piękny wzrost. Dobra. I tutaj teraz mamy tak, Epipremnum pinnatum na takiej drabince. Ja kupiłem je z myślą o tym, żeby tą drabinkę, te epipremnum całe zarosło. No w tym roku nie zarośnie, ale myślę, że w przyszłym roku jak najbardziej jest to prawdopodobne, bo zobaczcie, jak ona pięknie się tutaj, ta roślina, pnie. Ja ją też podczepiam takimi rzepami do roślin i ona naprawdę sobie świetnie radzi, choć nie stoi w bardzo jasnym miejscu i jest doświetlana wieczorem tylko lampą. Więc jestem mega zaskoczony tym, że tak dobrze rośnie. No i
Zobaczcie, jak ona pięknie się błyszczy. Jest mega zdrowa, mega witalna i takie właśnie powinny być rośliny, zobaczcie. No, cudowna. Naprawdę jedna z fajniejszych w tym miesiącu i no nie dziwię się, że jest tutaj na tym filmie, bo zasłużyła. Kolejna roślina, już myślę, że dobrze Wam znana, też już ją pokazywałem na kanale. Jest to Epipremnum sebublu, czyli taka odmiana o takich zgaszonych, zielonkawych liściach, wpadających troszeczkę w takie tony niebieskie, trochę takie srebrne. I jest to odmiana, która też ma dziury w swoich liściach. Niektóre właśnie liście te dziury posiadają, niektóre nie. I to jest też roślina, którą ja regularnie przycinam, słuchajcie. Kiedy ona zaczyna przerastać ten palik, już jest ponad, to ja robię ciach, ukorzeniam, sprzedaję, oddaję i tak się to wszystko kręci. Nie chcę, żeby ona była jakoś mega duża, więc cały czas ją odmładzam i ona jest cały czas w doskonałej kondycji, mimo że kiedyś miała wciornastki, które już też zażegnaliśmy. I to jest przedostatnia roślina, którą chciałem Wam pokazać. Odłożę sobie ją na bok. I ostatnią rośliną, jaką chciałem Wam pokazać w tej takiej topce roślin, jest, zobaczcie, Maranta Lemon Lime. No, czyli coś, co wygląda jak sztuczne. Naprawdę, te liście wyglądają jak sztuczne. Powiem Wam, że no niesamowite, jak ja tutaj patrzę na podgląd, jak to wygląda, to jest normalnie szok. Szok. I z tą marantą nie mam żadnych problemów. Ona pięknie rośnie, nie odrzuca mi liści. Pięknie przyrasta, bo zobaczcie, ten liść, który tutaj jest, to jest nowy liść, bardzo świeżutki. Ten liść tutaj to jest też najnowszy liść. Tutaj już idzie następna rureczka i czwarty liść już jest też w drodze. No i ona pięknie, pięknie przyrasta. Podoba mi się jej pokrój, podoba mi się, jak ona właśnie wygląda, że ona tak sobie zwisa, tak swobodnie, jest taka, wiecie, wolna. No i to jest ostatnia roślina, jaką chciałem Wam pokazać w tej topce roślin. Myślę, że były tutaj rośliny bardzo ładne, zaskakujące. Niektóre były mniej zaskakujące, może jak ten pieprz i ten filodendron Brandtianum, ale to są też rośliny, które bardzo mnie cieszą, bo kiedy walczy się o roślinę i ona nam się tak pięknie odwdzięcza, no to no, radość sama przychodzi i no chcę się po prostu przy tych roślinach jeszcze bardziej być i robić przy nich, dbać o nie. Dajcie znać, która roślina najbardziej Wam się podobała z dzisiejszego filmu. Dajcie też znać, jaka jest Wasza ulubiona roślina lub Wasza topka roślin, jaką mieliście we wrześniu. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście przypominam, że można zostawić subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Lajki również pomogą, aby film miał większy zasięg i zostawcie jakiś właśnie komentarz a propos Waszych ulubionych roślin, a my się widzimy oczywiście za kilka dni. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć!